Wieczorek przy mikrofonie, ze mną bardzo, bardzo czerwony gość. Witam cię, Dorota. witam serdecznie. Dorota Pawelec, twórczyni babskiego bluesa. Zgadza się. Słuchaj, to mnie przyciągnęło na Facebooku, gdzie zobaczyłem, co robisz i tak naprawdę poznaliśmy się dzięki internetowi, bo zacząłem czytać o twoich dokonaniach, o twoich twoje wypowiedzi i bardzo mnie to zaciekawiło, a szczególnie motto, z którym się bardzo zgadzam. Jestem kowalem swojego losu. Bardzo odważnie brzmi u kobiety. Czemu akurat u kobiety? Wiesz co, bo zazwyczaj kobiety, jak zauważyłem, są albo bardzo silne, niedostępne, zimne, a ty na taką nie wyglądasz, albo są właśnie gdzieś trochę może stłamszone, są trochę jakby zahukane, nie mają odwagi, a właśnie jestem kowalem swego losu, pokazuje mi, że tak naprawdę wzięłaś życie w swoje ręce. Tak, to jest coś, to co, tak, to jest coś, co ja staram się ludziom mówić, tak? I myślę, że to mi bardzo pomogło odwrócić moje życie, że zorientowałam się, że oglądanie się na innych, tak, i na odpowiedzialności, jakby branie na siebie, to jest taką podstawą tak naprawdę do tego, żeby kreować to swoje życie po swojemu. Nie jest to łatwe, dlatego że jednak tak jak sam powiedziałeś, bardzo często kobiety albo są takimi siłaczkami, które wszystko na siebie biorą i potem zbierają się... Niepotrzebnie zresztą. Tak, zbierają się z podłogi, bo tak. Jest im tak już trudno gdzieś tam tak daleko. I nie wyrabiają na zakrętach, można tak powiedzieć. Tak, tak. I też miałam taki okres za sobą. Albo łatwiej im jest wejść w rolę ofiary, tak? Gdzie na przykład łatwiej jest odpowiedzialność za to, co się wydarzyło, czy w związku, czy w życiu zawodowym, zrzucić na przykład na system, na państwo, na wszystko naokoło. Tak, na rodziców, na swojego partnera, a trudniej jest jakby zacząć od siebie, ale myślę, że to jest przełomowe, kiedy poczujemy, że to naprawdę daje nam ogromną moc. I trzeba po prostu to zrobić. I trzeba to po prostu, nie ma co tutaj... Wziąć po prostu w swoje ręce życie i działać dalej. Dokładnie. Dorota, pretekstem takim drugim do tego, żebyśmy porozmawiali, jest tak naprawdę moment, kiedy w związku zaczyna robić się źle i kobiety zazwyczaj w naszym państwie i w naszym społeczeństwie, może nie zazwyczaj, ale bardzo często, boją się podjąć ryzyka rozejścia się w małżeństwie czy ryzyka rozejścia się z partnerem ze względu na to, że na przykład są dzieci i co się stanie, czy one będą nieszczęśliwe, czy skrzywdzone zostaną, czy po prostu brak odwagi i tkwią w takich po prostu toksycznych czy chorych związkach. Ty jesteś osobą, która jakby przeszła tą drogę. I rozmawiając z tobą przed programem, zastanawiając się nad tematami, o których możemy porozmawiać, obydwoje zgodziliśmy się, że to jest bardzo ważny temat i chcemy o tym porozmawiać. Dokładnie. Jesteś pierwszą osobą, której to opowiadam tak, wiesz, publicznie, tak? Bo, jest mi bardzo miło. Dlatego, że wiesz, mogę o tym pisać na tyle, ile wiesz, sama się do tego... Bo rozumiem, że prowadzisz blog tak, na ten temat. Tak, i też jakby przemycam te informacje. Natomiast to, jak ktoś cię zapyta, to jesteś w stanie wydobyć tą wiedzę jakby może też w inny sposób, tak bardziej spontanicznie. I postaram się. I no, jest to ciekawy temat o tyle, że powiem ci, że spotykam bardzo wiele osób takich, które są na podobnej drodze, na której ja byłam kiedyś. I to mężczyźni i kobiety. I zauważyłam, że Czyli nie ma znaczenia, czy to jest kobieta, czy mężczyzna. I z jednej i drugiej strony są te same problemy. To znaczy może nie, to jest ten sam problem, ale z różnych stron, tak bym to nazwała, tak? Dwie strony tego samego poglądu, tak? Czasami tak jest, tak, że widzimy coś takiego, obserwujemy coś takiego. I jest to o tyle ciekawe, że przyciągam takich ludzi w ogóle, więc stwierdziłam, że trzeba coś z tym zrobić, że fajnie jest ten temat podjąć, że dać ludziom jakieś informacje, jakąś pomoc w tym zakresie. Kto będzie chciał sobie z tego wziąć, to weźmie. Kto nie, to nie skorzysta. To nie skorzysta, dokładnie. Ja też jakby nie uważam, że to, co ja zrobiłam, to jest jakby super i każdy ma z tego, wiesz, brać wszystko. Tylko... Ale odważyłaś się. Odważyłaś się zrobić właśnie, wziąć życie w swoje ręce, zrobić coś, a nie tkwić w czymś, co tak naprawdę cię unieszczęśliwiało, tak? Dobrze tak, myślę? Tak, tak. Powiem ci, że to był też proces, bo od momentu, kiedy podjęłam decyzję o tym rozwodzie, tak, że już wiedziałam, bo to wydaje mi się, że każdy z nas czuje, czy ten związek ma jeszcze szansę, czy nie. Możemy się okłamywać, możemy się ściemniać, tak, sobie, że jeszcze
na głowę biorąc. Jeszcze są dzieci, są jakieś tam wspólne sprawy, wspólne projekty na przykład, tak? Czy to zawodowe, czy może to są jakieś finansowe. Czy kredyty mieszkaniowe czy kredyty, na przykład. Tak, dokładnie. Tak. Czy rodzina, czy znajomi, co powiedzą. To jest mnóstwo tych takich, wiesz, cała lista tych rzeczy. Ale w środku czujemy, że to już jest koniec. Ale wiesz co, w takiej ja ci przerwę, bo przypomniało mi się jedna z moich koleżanek, która właśnie jest w związku, którym jakby nie potrafi zakończyć go, powiedziała mi taką jedną rzecz, że więcej ją z mężem dzieli niż łączy z nią więcej niż dzieli, czyli te wszystkie rzeczy, które jakby są, nie wiem, kredyty, nie kredyty, przywiązanie, dziecko, bo boi się, że to dziecko może po prostu być nieszczęśliwe i przez to tkwi w tym związku, w którym tak naprawdę nie powinna być. Ja już świetnie rozumiem. Czyli miałaś to, miałam taką takiego. Sytuację. Mało tego, byłam w takim środowisku, które mnie jakby nie wspierało, tak? Bo wszyscy byli przeciwni, tak? Wiesz co, ja słyszałam często, że nie, na pewno się nigdy nie rozwiedziesz. Możesz sobie, spróbuj jakoś się przystosować do tej sytuacji, bo masz trójkę dzieci, ale na pewno tego nie zrobisz, bo to jest zbyt duży skok na głęboką wodę. Akurat w tym momencie, kiedy ja już wiedziałam, że chcę się rozwieść, to dzieci były jeszcze dosyć małe, więc naprawdę było mi trudno taką decyzję podjąć. Ale powiem ci a propos dzieci, że dzieci są szczęśliwe, kiedy rodzice są szczęśliwi. Dzieci, możemy dzieciom też ściemniać, że albo na przykład im w ogóle o niczym nie mówić i żyć w takim cichym domu, gdzie wiesz, gdzie nie ma w ogóle rozmów i jakiejś takiej bliskości. Albo kłótnie, po prostu. Albo są kłótnie, to już jest w ogóle też, no, jedno i drugie jest toksyczne dla dzieci bardzo. To dzieci i tak, wiesz co, czują wszystko i one po prostu, jak rodzice nie informują dzieci, jak nie starają się tej sytuacji zmienić na lepsze, to dzieci po prostu biorą to na siebie. Biorą to na siebie i biorą to za rodziców. I potem są następne pokolenia, wyrastają ludzi, którzy są nieszczęśliwi, którzy też gdzieś podobne poglądy lub mają. Lub nie potrafią się wiązać z ludźmi, powiedzmy w związki, bo jednak gdzieś tam z tyłu głowy jest to, że ten związek będzie i tak nieudany, a tkwienie w czymś, powiedzmy, chorym nie ma zupełnie sensu, tak? Tak, uczą się takiego przystosowywania się, wiesz, jak bluszcz do jakiejś sytuacji, nie kreowania tego życia, tak jak o tym rozmawialiśmy na początku, po swojemu. I nie biorą w swoje ręce życia. I nie biorą w swoje ręce życia, więc myślę, że dzieci naprawdę dużo się nauczą na naszym przykładzie, jak my pokażemy dzieciom, że warto jest żyć po swojemu, z miłością do wszystkich, tak, bo to nie chodzi o to, żeby, nie wiem, z toporkiem iść na jakąś walkę z mężem, tak, czy z żoną. Dokładnie. Można to zrobić. Trzeba się kulturalnie po prostu rozstać, drodzy Państwo, jeżeli nie jesteśmy szczęśliwi w związkach lub, nie wiem, ja też znam przypadki, gdzie po prostu są osoby już z innymi, na przykład osobami, a nie potrafią się przyznać, nie potrafią powiedzieć mężowi czy żonie, że przykro mi bardzo, coś się skończyło, tak? Kocham kogoś innego. I tkwią po prostu w związkach, które no, nie powinny już trwać, tak? Widzisz, ja teraz to słyszę z innej strony, bo ja z kolei, jak się rozwodziłam, to moja adwokatka mi uświadomiła, że jest teraz tyle tych rozwodów, że niedługo to będą co 5 minut rozprawy, bo jest naprawdę bardzo dużo, ale ja się z tego cieszę i nie cieszę. Znaczy, nie żeby to nie zabrzmiało tak, że namawiam ludzi do tego, natomiast wydaje mi się, że to jest jakieś takie pokłosie jeszcze tamtego starego myślenia, że wiesz, jak już jest coś zapadło, jakieś słowo, to do końca życia, cokolwiek będzie się działo, tak. Tragedia, ale do końca życia. Tak, ale do końca życia, poza tym wiesz, my się cały czas zmieniamy. I my potrzebujemy kogoś innego, potrzebujemy innych bodźców, potrzebujemy innych zupełnie wyzwań, a czasami pary nie idą w tym samym kierunku, tak, albo się rozwijają inaczej. Mają inne potrzeby w pewnym momencie, inaczej jeżeli związek się tworzy, popraw mnie, jeżeli się mylę, ale trochę się przygotowałem do tego programu, czytałem o tym, co jest mówione. Inaczej pary się zachowują, kiedy mają 20 lat, inaczej kiedy 30 i tak dalej, bo tak naprawdę nasze drogi potrafią się rozejść i nie to dlatego, że coś się złego stało, tylko po prostu inaczej się rozwijamy. Dokładnie. O to chodzi? Dokładnie o to chodzi. Mam wrażenie, że im więcej jest takich wspólnych płaszczyzn,
przyjaźni takiej damsko-męskiej, czy wiesz, wspólnych jakichś zainteresowań, tym jest łatwiej to, ten związek budować na takich partnerskich zasadach. No im więcej jest tych rozjazdów takich, gdzie ktoś nam się kiedyś może spodobał z jakichś tam względów, tak, żeby nam coś zapewnić, żeby nam coś załatwić, jakąś naszą jakąś ranę, może nas jakoś jak rodzic potraktować, bo czasami tak ludzie po prostu idą w związki, bo mają jakieś deficyty i chcą, żeby ktoś się nimi zajął, jak taki kochający rodzic, tak. Ale to nie o to chodzi. Dokładnie. Więc fajnie jest rzeczywiście podjąć właściwą decyzję o właściwej porze, tak? Jednym słowem możemy tak skwitować. Myślę, że tak. Myślę, że tak. Że nie dobrze, ma co to ja cię zapytam w takim razie, a kiedy ty podjęłaś taką decyzję i co było takim bodźcem, że zdecydowałaś o tym? Wiesz co, dobrze, że mnie o to pytasz, bo tak sobie przypominałam się i to wszystko. I pamiętam, że u mnie było tak, że ja założyłam nową firmę, tak, i jakoś nie mogłam złapać tego wiatru w żagle przysłowiowego. Cały czas coś mnie odciągało od tego, od tej mojej działalności. Byłam taka nie do końca obecna w tym, co robię. I poszłam do coacha, na jakiś coaching taki zawodowy. I pracowałam nad tematem tej firmy, natomiast wyszło mi wtedy podczas tej pracy, że dopóki nie załatwię tych spraw związanych z moim małżeństwem, że to jest jakby rzecz, która mnie pozbawia, ściąga na dół. Tak, ściąga na dół, pozbawia mnie energii do działania i dopóki tego nie zrobię, to moje wszystkie sprawy zawodowe się nie rozwiną, tak? I ja w ogóle miałam takie przekonanie, że najpierw sobie, wiesz, sprawy zawodowe poukładam, a potem się rozwiodę. To było wszystko takie dyktowane takim zdrowym rozsądkiem, ale nie zawsze jest zdrowym rozsądkiem, ale niestety. Dokładnie, wiesz co, ja tutaj myślę, że jak jesteśmy na właściwej drodze, to dostajemy naprawdę dużo wsparcia, dużo opieki, której sobie nie wymyślimy, tak? To trzeba po prostu przeżyć. A powiedz mi, Dorota, jak wyjść z takiego, bo ja nie mówię, że twój związek, ale z tego, co piszesz na blogu, rozmawiasz z ludźmi. Jak twoim zdaniem osoby, które boją się, jak powinny wyjść z takiego toksycznego związku albo z związku, w którym tak naprawdę kończy się miłość, jest tylko przywiązanie. Jak to zrobić? Jak to ze strony kobiety? Bo bardzo trudno dziewczynom czasami podjąć taką decyzję, bo boją się, co ja zastanę albo czy ja ułożę sobie życie na nowo, czy osoba, z którą się spotkam, czy mnie zaakceptuje, czy zaakceptuje moje dziecko, czy dzieci, tak? To są bardzo trudne decyzje. Ważne pytania też. I powiem ci, że nawet jeżeli się zapewnia osobę, że się ją kocha, że nie jest to problem, że jest dziecko z pierwszego, na przykład, czy dzieci z pierwszego małżeństwa, że będzie się traktowała jak swoje, to jednak kobiety mają obawy. Jak przetłumaczyć, że kobietom, jak ty sobie to przetłumaczyłaś, bo trójka dzieci u ciebie, tak? Że można. Wiesz co, dla mnie głównym jakby tematem w tym, o co pytasz, jest zwrócenie się ku sobie, tak? Czyli ja zauważyłam w moim życiu, na własnym przykładzie, że bardzo często idę sobie, powiedzmy, swoją drogą, jaką sobie wyznaczę, mam jakieś tam swoje wartości, swój kierunek zawodowy. W momencie, kiedy się pojawia mężczyzna, tracę to. Po prostu bardziej się koncentruję na nim niż na sobie. I zauważam, że wiele kobiet tak robi. Nie wiem, czy to jest generalnie, można tak powiedzieć, że tak wszyscy robią. Myślę, że nie. No to gwarantuję się, że nie. Z własnego doświadczenia mówię ci, że nie wszystkie kobiety potrafią się koncentrować. Nie. Na mężczyznach jest to zupełnie inaczej. Ale to jest, wiesz, to jest zdrowe, że mamy taką, wiesz, taki balans. Jest. I u mnie, w moim przypadku, to było takie zwrócenie się ku tym swoim takim, wiesz, potrzebom, czego ja potrzebuję, co jest dla mnie najważniejsze, zajęcie się sobą, swoim życiem, swoimi sprawami, nie oglądanie się na to, co partner powie, co rodzina powie, co ludzie właśnie dookoła powiedzą. Ważne. Nie oglądamy się, co rodzina powie, bo to nie jest życie rodziny. To nie jest życie rodziny, to jest, ale nasze życie. Tak, ale wierzę w to, że jest to trudne, tak, że dla wielu osób jest to trudne. Znam przypadki, że ludzie nawet nie dzielą się swoimi sprawami, wiesz, z rodziną, bo rodzice bardzo często gdzieś tam swoimi kategoriami jeszcze myślą. Tak. Więc myślę, że głównie chodzi o to, żeby... I boją się, co powiedzą rodzice i sąsiedzi, tak? Też. Ja też, wiesz, ja też to wszystko rozumiem. Ja też byłam z podobnej gliny ulepiona, także... No właśnie. I myślę, że bardzo ważną rzeczą jest taka konsekwencja, wiesz? Jak podejmiesz już taką decyzję, że chcesz coś zakończyć w swoim życiu, a jeśli to jest toksyczny związek,
a wyrastamy z różnych domów, tak? I czasami są to bardzo silne jakieś tam przyzwyczajenia nasze, dziejowe czasami nawet, które są bardzo mocno w nas, to tak trudno, wiesz, zmienić nagle nawyk i pójść w zupełnie innym kierunku, jak jesteśmy, wiesz, nauczani zupełnie inaczej, więc ja jestem za tym, żeby szukać sobie środowiska, które nas będzie w tym wspierać, tak? Żeby nie było tak, że ktoś jednego dnia podejmie decyzję, że się rozwodzi, ale następnego już ma gorszy dzień, już go odpadną jakieś wątpliwości i już jakby schodzi trochę z tego, więc żeby nie było takim... I funduje takie huśtawki sobie emocjonalne. Tak, dokładnie. Tak. A czasami czasami tej drugiej osobie, która na nią czeka, tak? Tak. No właśnie. Dokładnie. Tak, że jest na przykład już druga osoba, która na przykład bardzo nas kocha, którą jesteśmy szczęśliwi, ale cały czas jest ten taki dystans i te huśtawki emocjonalne, które tak naprawdę rozwalają i życie tej osoby, która to robi, i tej, która obok. Tak, to już mówimy o takim trójkącie, tak? Widzisz, no powiem ci, że zdarza się często. Ja z mojego punktu widzenia nie można jakby wejść w zdrowy związek, dopóki się nie pozamiatało, nie posprzątało sobie w swoim życiu, wiesz, swoich spraw i też nie przepracowało tego, co doprowadziło do rozpadu tego małżeństwa, dlatego że ja uważam, że trzeba wziąć odpowiedzialność za ten związek w pełni, tak, w sensie, że ja mam swoją część, która doprowadziła do tego, że się związek rozpadł, a ty masz swoją część. Nigdy nie ma tak, że jest, wiesz, wina po jednej stronie. Nie, zawsze jest wina, proszę Państwa, po środku. Dobrze mówię? Wiesz, nawet już nie mówmy tutaj o winie, tylko bardziej o tym, że to, kurczę, to się... No, odpowiedzialność, tak, coś się stało. Zawsze jest po środku i zawsze to potwierdzę, że związki nie rozpadają się z jednej winy. Związki rozpadają się zawsze z obopólnej, można powiedzieć, winy czy odpowiedzialności, bo to leży po środku. Zawsze gdzieś w jednej i z drugiej stronie coś nie gra, albo jedna, albo drugi. Dorota, powiedz mi w takim razie, a jak poznać, że tak naprawdę tą przeszłość ma się już za sobą, bo ty ją masz. I jak wtedy, jak już, tak jak powiedziałaś, trzeba zamknąć, pozamiatać, czyli rozumiem, że wtedy już się poznaje, że ma się tą za sobą, czy jeszcze nie? Wiesz co, czasami sam fakt, że się rozwiedliśmy, nie jest jeszcze takim sygnałem, że już mamy wszystko za sobą. Czasami w momencie, kiedy potrafisz wziąć odpowiedzialność za to, co się wydarzyło i nie obwiniać tej drugiej strony za to i jakby pójść swoją drogą niezależnie od tego, co wszyscy mówią, co ci mówi twój były mąż na przykład, że ty jesteś taka śmaka czy owaka. Po prostu zająć się tym swoim tworzeniem teraz na nowo, bez takiego obwiniania tej drugiej strony. I wtedy to już jest dla mnie sygnał, że ktoś rzeczywiście zamknął za sobą ten rozdział. Nie interesuje go, kto, wiesz, ta druga strona jest świadomy. Nie robi się na złość. Nie robi się na złość. To jest najważniejsze, żeby przy takich sytuacjach, proszę Państwa, nie robić sobie na złość. Bo to cały czas w tym momencie, jeżeli robimy sobie na złość, to jakby tkwimy dalej w tym związku. Tak, cały czas tkwimy w tym nie samym Nie zamknęliśmy miejscu. Tych drzwi. Babramy się po prostu w tym, takim... Tak, dokładnie. W tym... Rozumiem, że dobrze czytałem twojego bloga. tak, tarzamy się po prostu w tym wszystkim. Więc nie ma, wiesz... Nie możemy wtedy mówić o zamknięciu. I czasami tak obserwuję, że pojawia się taka ochota, wiesz, wskoczenia od razu w następny związek, bo... No, żeby po prostu było nam łatwiej, wiesz, żeby ktoś nam znowu jakoś trochę pomógł, tak? Z mojego punktu widzenia to też nie działa, że najpierw trzeba, nawet wiesz, czasami to jest tak, że małżeństwo jest w separacji i już żyją osobno, nie mają jeszcze rozwodu, ale jakby pracują nad sobą, rozwijają się i mają świadomość tego, co tam się takiego zadziało. I wtedy możemy powiedzieć, że ta osoba już jakby zamknęła ten rozdział. Dokładnie. Natomiast w momencie, kiedy ktoś od razu z jednego wchodzi w drugie, no to ja czuję, że w tym kolejnym związku może być podobnie albo jeszcze większe natężenie tego problemu, który był wcześniej. Czyli problem jest raczej w tej osobie, tak? Jeżeli ona nie pozamyka swoich drzwi, bram, to te wszystkie problemy, stresy z pierwszego związku może przenieść na drugi, tak? Dokładnie to chcesz mi powiedzieć? Myślę, że tak. Myślę, że życie jest takim dobrym nauczycielem, tak? Jeśli mamy jakieś lekcje nieprzepracowane, to nam zawsze pokaże to na pewnych sytuacjach i możemy się wkurzać na to i złościć i tupać nóżkami, ale tak naprawdę mi się wydaje, że najrozsądniejszym takim zachowaniem jest po prostu zamknąć to za sobą i to przepracować. Dobrze, to w takim razie to powiedz mi, a kiedy jest kobieta otwarta na kolejny związek? W tego nie wiem. Nie wiesz, no ja już byłem przekonany, że znasz wszystkie odpowiedzi na te tematy. Nie wiesz to co? Może zastanówmy się, bo jeżeli rozmawiamy o tych wszystkich etapach,
przecież wiadomo, że jesteśmy stworzeni tak, że nie potrafimy być, albo bardzo mało osób potrafi być samemu. Tak. Potrzebujemy jednak jesteśmy tego. Jesteśmy stworzeni do tego. Dokładnie, potrzebujemy ciepła, miłości, potrzebujemy dotyku, bliskości. To wszystko przecież jest ludzkie, tak nas stworzono, tak? Tak, tak. To kiedy kobieta jest na to gotowa? Chociaż wiem z doświadczenia, z rozmów z mężczyznami, że wy jako kobiety dużo więcej czasu potrzebujecie. My szybciej jakby jesteśmy otwarci i bardziej potrzebujemy bliskości drugiej partnerki czy kobiety, tak? A u kobiet jest to chyba trochę wolniej, trochę inaczej. Jak to jest, Dorota? Wiesz co, ja mogę tylko o sobie mówić, tak? Ale rozmawiamy na twoim przykładzie. My po prostu w tym momencie jakby analizujemy trochę twoje życie. Ja dorzucam trochę moich doświadczeń i tego, co przeczytałem na twoim blogu. Ja w ogóle dziękuję, że potrafiłaś się otworzyć, że rozmawiamy o tym, bo wiem, że nie jest to łatwe. U ciebie jest to w miarę jeszcze świeże. Ja mam jakby to już poukładane, pozamiatane i jestem jakby w zupełnie innym etapie życia, ale u ciebie jest to świeże. Dlatego bardzo fajnie, że zdecydowałaś się, że możesz takie rady paniom jakby dać, tak? Rady lub może nie rady, po prostu powiedzieć, jak sama to przeszłaś. Więc czy kobieta... Kiedy jest kobieta otwarta na nowy związek, na nowe, może brzydko to powiem, ale na nowe rozdanie? Wiesz co, myślę, że to po prostu każda kobieta czuje, kiedy ma ochotę się spotykać z mężczyznami, kiedy już ma taki etap w życiu, że nie czuje się smutna, nie czuje się jakaś połamana, tak? Nie myśli tak, powiedzmy, o tym, co było. Nie trzyma się kurczowo tego, co było, nie boi się, że w tym kolejnym związku czy w tej kolejnej znajomości będzie tak samo, tylko jest po prostu ciekawa poznania nowych osób i patrzy na to z taką świeżością, nie z przekonaniem, że pewnie znowu będzie tak samo. Mam wiele takich koleżanek, które na przykład mają taki, wiesz, takie poglądy typu... wszyscy są tacy sami. Wszyscy faceci robią to, to i to. I po prostu rzeczywiście tak to działa, że jak ale masz... przyznam ci się, że znam kolegów, którzy mówią to samo. Właśnie. Wszystkie kobiety są takie same. I właśnie to tak działa, słuchaj, jeśli się tak nastawisz, to tak jest. Ale tak nie jest, Dorota. Ale... Każda z was jest inna, tak. Jest indywidualnością. Tak samo jak i my. Ja będę w tym momencie bronił tej brzydszej połowy społeczeństwa, ale my też nie jesteśmy tacy sami. I tak samo wy. Tak, ale mi bardziej, wiesz, chodziło o to, że my, jeśli mamy taki filtr, to przyciągamy takich ludzi, którzy nam to udowodnią, że tak jest. Więc znowu wrócę do tego, że w momencie, kiedy już pozamiatasz, tak. Może nie pozamiatasz, bo to jeszcze się kojarzy z pozamiataniem pod dywan. Nie. Ale kiedy już przepracujesz i masz pozamykane drzwi tak naprawdę przeszłości. Odkrywamy to życie zupełnie, wiesz, w innym rozdaniu, tak jak to powiedziałeś, z innymi kartami gramy i z taką większą ciekawością tego, co się wydarzy. Ale myślę, że my musimy być do tego gotowi. No tak, to na pewno. Bo jak nie chcemy powtórzyć. Tak, bo w tym momencie, jeżeli nie jesteśmy gotowi do i otwarci na nowy związek, to myślę, że jeżeli wejdziemy z doświadczeniami starego, to on skończy się tak samo. Tak, myślę, że tak. Jest tak duże jest prawdopodobieństwo. Tak. Dobrze. Dorotko, powiedz mi w takim razie, bo zazwyczaj moich gości wszystkich pytam o to, jakie plany masz na przyszłość? Co ci mogę życzyć? Co chciałabyś, żeby ci się w twoim życiu spełniło, żeby to życie tak naprawdę wystrzeliło do góry? Chociaż z tego, co widzę, jesteś już pogodna, radosna, potrafisz o tym rozmawiać, to jest bardzo ważne i twoje życie nabiera tego tempa, więc co mogę ci życzyć? Aha, wiesz co, myślę, że tak o czym rozmawialiśmy, pewnie jakiegoś związku, który jest dla mnie, tak, przede mną jeszcze, który mnie będzie bardziej cieszył, satysfakcjonował niż te poprzednie. I rozwoju swoich takich zawodowych też planów, które są bardzo powiązane z tym, o czym rozmawialiśmy, czyli właśnie tych projektów, którymi się zajmuję. Okej, to myślę, że te projekty wszystkie związane z babskim bluesem,
może zostawimy na inny program. Bardzo chętnie. Co sądzisz? Bardzo chętnie. Tak, damy radę. Pierwsze koty za płoty. Więc proszę Państwa, mam nadzieję, że może nie chcielibyśmy w tym programie, znaczy nie chcieliśmy na pewno udzielać rad. Bardziej rozmawialiśmy o Dorocie, o jej doświadczeniach, trochę o moich i moich bliskich znajomych, ale mam nadzieję, że temat Państwa zaciekawił i że wywołamy trochę taką, może nie wiem, kulę śniegową, która się będzie toczyła i może jakąś dyskusję. A może po prostu damy niektórym osobom do myślenia, bo nie warto żyć w związkach, w których są osoby nieszczęśliwe, a tkwimy w nich, dlatego że mamy dzieci, czy co powie rodzina, czy z przyzwyczajenia. Ja mogę powiedzieć, no właśnie, Dorota, ja ze swojej strony mogę powiedzieć tak samo, jak trzeba życie brać w swoje ręce. Zgadzasz się ze mną? Zgadzam się. Możemy przywieźć piątkę. Tak jest w takim razie. Proszę Państwa, to był kolejny program Wieczorek przy mikrofonie. Moim gościem była... Dorota Pawelec. Dzięki. Dziękujemy ślicznie.